Sponsorem dzisiejszego odcinka jest firma Mordor Spółka Zło. Mordor Spółka Zło. Biczowanie. Na zawołanie. Ja pierdolę. Dobra, spoko, mamy to. Mamy to. Ja się kurwa czuję... Kurwa, się czuję jak dziennikarz. Ale mamy to? Mamy to? Powiedz, że mamy to. Mamy to. A, jeszcze masz Turistonwa jednego. No dobra. To będzie wesoło. Bo to są same orki. Będę mieć wpierdol? Chyba będę mieć wpierdol. No niestety. Głupie orki. Boże święty. Dobra, jest mam w dupie to Kairandros, kurde. Chociaż, dobra, nie mam w dupie to Kairandros, bo mamy problem. No, problemik. Problemik. No to jakby co, to Lurca się ściągnie z środkowego frontu, żeby tam pomógł, nie? Jeszcze jakaś bitwa? Aha, w Haradzie. O kurwa. Ale co z tego będzie? Nie no, a kto zaatakował Harad? Elrond. Ale już no, raczej nie będzie miał co robić. Co, udało się odeprzeć? Poszło. No, tylko że teraz do Kairandros pewnie ten spell spierdoli. Dobra, czekaj. Co? Czekaj. Nie wiem jak ty... Kairandros, dobra, mnie ten teren. Teraz jest problem. Czekaj, napiję się. Muszę się kurwa napić. No to była chyba... Jak ci narzekałeś na Minas Tirith, to teraz masz Gondor. Cześć, zastanówmy się teraz, co robimy z tym faktem. Chyba trzeba będzie się cofnąć pod Minas Tirith. No też tak mam wrażenie, kurwa, po co nam ten Gondor był, nie? Ale możemy Rohan jeszcze zaatakować, myślę. Bo jest niechroniony praktycznie. No możemy spróbować. A Lurz dysponuje już siłą uderzeniową. Och, Chryste. Tylko będziesz mieć problem z Aragornem, jeśli zdecyduje się zaatakować, chociaż może chyba się nie zdecyduje zaatakować. No ja tu mam problem z wargami tego typu, że chyba nie uda mi się ich obu przejąć. Chociaż nie, Czekaj, sprawdzę. Jeden i drugi. Nie, dobra, udało się wszystko. Dobra, to w takim razie... Dobra, myślę, że możemy zrobić cofkę. Możemy zrobić cofkę pod Minas Tirith, bo teraz no, tak nawet... jest problem. Nawet tak jeżeli... Patrz, nawet jak Tranduil nam zajmie Gondor, to spoko, my go odbijemy. Bez problemu. Po prostu go z tego Tranduila zraszujemy. Aha. Bo on już nie będzie miał tych sił wszystkich. Te siły rozbite zostały. Jakie siły? Tranduil? No na Gondorze. Na Gondorze zostały siły rozbite, bo przecież... A tak, dobra. Były tylko problem jest taki, że Tranduil może zorganizować kontratak. Ma siły spod Minhiriath. Jakieś. Ale dobra, to jest tam. No dobra, to się odeprzemy Theodena i wtedy się cofniemy pod Gondor. Drugi problem jest taki, że... Dobra, ja wycofuję wobec tego Felbista, wycofuję pod Ithilien. Nie chcę tracić tych sił. To możliwe, że znowu będzie potrzebna zmiana dysku, ale już chuj. Kiedy? To już będzie ostatnia tura, nie? Na dzisiaj? No, bo już daj spokój, ten Gondor już tak mnie wyczerpał. No dobra. A Felbis... nie wolisz Felbistem się zatrzymać na Osgiliad? Jak mi zaatakuje, to nie mam szans wygrać, a tak to zachowam siły. No. A tak to go nawet otoczymy go. Mhm. Chyba, że pójdzie na mnie Smorgul. Saruman widzę, że tam... Dobra, ale musisz zostawić oddziałik w Lorien, bo widzę, że Aragorn chyba się szykuje. Czego się kurwa obawiałem? Dobra, wysyłam ekipę. Dobra, wysyłam Haradrimów. Będę mieć samego Felbista. I weź jeszcze wyślij jeden oddziałik z mrocznych...
Z bagien? Z bagien wyszli na Dol Guldur, żeby potem przerzucić na Mroczną Puszczę, jakby nas zaatakowali. No dobra, wyślę rzecznika. No ja tam trochę... Będzie się nadawał do tego. Chyba jest więcej... A dobra, spróbuję coś pobudować. Nazgula. A, i oczywiście... Piece poproszę. Aż może się tych troli pozbędę. Zajmę się tym. A brąkanie się postawi. Dobra. Tylko ja się obawiam, że front północny będzie mocno opóźniony. No cóż. Ty możesz jakby co posiłki do mrocznych bagien dosłać. Do martwych bagien? No do martwych. No za turę będę mieć Haradrimu dodatkowych. No i git. Dobra, gotowe? Save'a muszę jeszcze zrobić, bo był po bitwie tuż. No, a ja wolę robić save'y właśnie w... Przed turami, dobra. No. Jedziemy. Klikaj. No tak myślałem, że ruszę na Osgiliath. Dobra. Okej, okay, Tranduil się wycofał, to jest dla mnie bardzo dobra wiadomość. No, on chyba planuje... No, chyba przerzucają go na środkowy front. To nawet trzeba dobrze. Będzie... Aragorn się sobie odpuścił, to dobrze. Haldir coś tam tak stoi, nic nie robi. Raszujemy czy... Nie no, chyba myślę, że... Damy radę, Felbis sobie spokojnie, ale... No, ale też jestem zdania, że możemy zraszować raczej. Ten. Właśnie, na którym poziomie był Lurz? On chyba był na 4 albo 5. To będzie na wyższym zaraz. O, wygrałem dzisiaj. No to lecimy. Czekaj, tylko zbuduję standardową fortecę, jeden piecyk. Dobra. Nie, tyk. I cyk. Jedziemy. A, chyba dobra, leć tam ze wstępnym rozpierdolem. A, to już to są tutaj. No ja doskonale pamiętam tą mapę. Pamiętasz jak się broniliśmy na tej mapie? Nie. I jak się to skończyło? Dobra, ja lecę na fortecę. Ja lecę na fortecę. No rechcim fortecę, a ja zajmę się... Uważaj, bo troll jest na prawo. Ja mam felbisty w samych. Dobra, widzę już pierwszy cel do zrechcenia. A mianowicie to! Może zająć się builderem? Chwila, bo budynki mi stoją na drodze. Felbist mi zaraz zejdzie, kurwa! Jak? Na śmierć. A właśnie. No ale jakim cudem się pytam? Forteca. A, forteca. Dobra, zaraz tej fortecy nie będzie. No to jedziesz. Masz jeszcze jakieś moty? Masz buildera tutaj jakby co? No jeszcze nie za wcześnie. Dobra, Lurz, bierz go. No i nie ma buildera. Lurz chyba potrzebował 2 ciosów. Dobra, oficjalnie są martwi. Proszę państwa, to już oficjalnie. Gondor jest martwy. Jesteś martwy czy nie żyjesz? A co za różnica? Hehe. Gondor jest martwy, a Williams wystawiony na sprzedaż. Same dobre newsy. Kto chce kupić Williamsa? Na razie nikt, na razie oni wystawiają na sprzedaż. No ja to nie dziwię się. No i z takimi siłami to już chyba drakonie można dyskutować, nie? Jakimi siłami? Mam tu jednego felbista. Któremu mogę w końcu coś do... Może mogę coś do kopto... Już koniec fazy? No, apparently. Bo ja się trochę obawiam tego Theodena. Co, jeszcze jedno? Jeszcze jedna faza? Dobra, tak do pół godziny może. Dobra, wszystkie... Dobra, cała mocna.
Direct all fire on the engines. Dobra, my musimy ewidentnie... dobra, mam pewną obawę. Co? Spójrz na Fangorn i znaczy generalnie ten środkowy pas, ten przesunek jest bardzo problematyczny. Bo patrz, wobec tego przesuwamy się na Fangorn. No nie, wróć. Co? Zatrzymaj się. Myślę, że lepiej będzie się w Rohanie zatrzymać. Ponieważ tak, jeżeli on wjedzie na Fangorn, to zbyt wiele mu nie da, ponieważ będzie on z tego Fangornu może dojść na Lorien, Dol Guldur albo na Martwe Bagna. A wszystkie te punkty mamy chronione. No poza Dol Guldur chyba. Nie. Ten oddziałik możesz zabrać z Martwych Bagien, bo masz fortecę. Znaczy ja ich wysłałem z Czarnych Wrót, także oni jak coś to wyślą do Guldur. Dobra. Bo już myślałem, że... Musimy ugasić płonącego Theodena teraz. Dol Guldur musisz zabezpieczyć, musisz tam coś wysłać. Muszę się pozbyć Theodena. A ja w sumie... Te siły, co tu mam... To ja tu nie muszę mieć... Ja nie muszę mieć żadnych sił w Dol Guldur, bo to jest moje. Tak. No ale w sumie... A, dobra, no to w takim razie na Fangorn sobie przerzucę. To no wiesz co? A, dobra. To weź to tych Haradrimów, co najwyżej, to tam pierdolniesz wtedy sobie tych Haradrimów na Fangorn, to wtedy będziemy mogli się bronić, nie? Zobaczymy. Co ja mam w Fangornie? No nawet jakieś siły mam, no to fajnie. Dobra, to co robią Lurcy i Felbis w takim razie? No my musimy zostać, niestety. A ten środkowy pierścień to niestety... Wobec tego zostawiam Nazgula w Fangornie. Dobra. No dobrze, panie Bobze. Boromir nie ma szans zrechcić Osgiliath w pojedynkę. Już to zrobili. Minas Tirith. Raczej nie ma szans go zrechcić w pojedynkę. Wolę nie kusić. No dobra, jak tam wolisz. No dobra, no to czekaj, robimy kolejny save? No robimy kolejny save. Ale wiedziałem, że ten sezon będzie ciekawy. No bo gramy złymi chujkami. Wystarczyło tylko zmienić zasady. A wyobraź sobie co będzie w następnym, jak będę grał Mordorem. Będzie masakra. No już tak trochę drąbka tajemnicy, że czwarty sezon to będzie... że będę Mordorem grał, a Drakon będzie prawdopodobnie goblinami grał, ale jeszcze nie wiem. To dopiero będzie jazda, dobra. A to do piątego sezonu to jeszcze będzie niespodzianka mała, co będzie w piątym sezonie. Dawaj. Dobra. Cyk. No cyk. Kurwa wiedziałem, no jebany. I będziemy się teraz z tym Theodenem kurwa ganiać teraz, no wiedziałem, że tak będzie. Mhm. To niefortunnie. Ale odsłonił się na... właśnie jak idzie. Co ma iść przejebane? Spokojnie, zasady gry są na ostatniego ocalałego. Więc nie wystarczy, że zrek są ci. Tylko weź pod uwagę... Dobra. Czy wziąłem atak na stolicę? Czemu żeś nie ruszył szarku spod Minas Tirith? O szlak. Kurwa. Dobra, wiesz co? Wczytujemy save'a, bo to był błąd. Nie, jedziemy na tym. No nie. Było o tym myśleć wcześniej. Nie było o tym myśleć wcześniej. Te gry tam tym nie polegają, że sobie wczytujesz save'a i masz wyjebane. Co innego wczytać grę, bo przejebaliśmy, a co innego, że zapomniałem przesunąć jednostki. To jest inny rodzaj błędu. Na to trzeba uważać, wiesz? Dobra, wczytujemy. Nie dobra, gadaj. Kurwa. Dobra. Jeszcze raz. Dobra, teraz jest okej. Okay. Czekaj jeszcze. I my musimy zostać w Rohanie. Przynajmniej do czasu, dopóki nie powstanie tu forteca.
bo wtedy wystarczy, że oddziałik tam pykniesz i będziemy mogli dorwnąć w Keirandros. Sobie podjęcie się ataku na Wrota Rohanu mogłyby przejść. Co on tu ma? Mówisz, żeby już zaatakować Wrot... Coś tutaj ma. A jeśli Boromir się pokusi na... Wątpię. No dobra. Nie mają fortecy, to możemy spróbować. Mhm. Dobra, czy mamy wszystko? Tak. Dobra. A zrobi dokładnie kurwa to samo. No ale tym razem zostanie w papę. Chyba ty. Dobra, oni tam w nic nie mają. No, batalion łuczników, robimy szturm. Dobra, szturm. Tak, tak, bo Witch King raczej sobie poradzi z jednym batalionem łuczników. Tylko teraz mamy problem. No jaki? Theoden, będziemy się za nim ganiać, a dodatkowo jest Minas Morgul. No, to może być problem. Zwiat. Dobra, ja mam tylko szarku, no to mogę tylko nim się. To ja na północ idę. Czekaj, Felbi zaraz wszystko pewnie zaraz znajdzie. Gdzie gobliny? Aha. Dobra, mamy ich. Dobra, widzę ich. O kurwa, z różnicy z Ziviem. Ale chyba ich... Dobra. Dobra, chyba dobra, jednak nie. Dobra, już się biorę im do dupy. Uważaj, bo mają drugi poziom. Dobra, dobrze, że to jest Nazgul, a nie... Znaczy Witch King, a nie. Okej, mam go na piątym. Możesz przestać się użerać z goblinami? Dobra. Szukać buildera, czy... Dobra, ja poszukam buildera. Dobra, to poszukaj go. Jest builder. Bo szarku się nie nadaje po prostu, żeby... Mam już go na piątym, także powinien zdjąć go na hit, dokładnie. Dobra, ja z Boromirem nawet się nie spróbuję, bo szarku raczej go nie zrechci. Teraz szukamy drugiego. Dobra, mam go, czekam. Spieprzaj, został już tylko builder, spieprzaj stamtąd. No ja tylko zdejmę już Boromira, żeby nam nie bruździł. Już nie będzie bruździł. No i po problemie. Ech. I teraz Kryptonim gonimy kurwa Theodena. A drugi Kryptonim jest taki, że Aragorn wpierdala nam się z Gondoru. Gdzie jeszcze? Aha. Autor rozstrzygnięcie. No. Miejmy to z głowy. To nie jest fair. No cóż. Kopia! Teraz jak rozegrać? Ale przynajmniej mamy bez... Kurwa, teraz jak to rozegrać? Dobra, no to myślę, że nad tym to już się chyba w następnej sesji zastanowimy. Znaczy, na pewno zaatakujemy Minas Morgul, no bo musimy go kurwa dogonić. Dobrze. Możemy zrobić tak, wysłać szarku... Nie, dobra. Dobra, ja wysyłam siły Zmartwychwstałej na Czarną Bramę, a ty ten oddziałik też przesuń. Zrobię tak, Z mrocznych bagien, patrz,
z mrocznych bagien póki co atak na mnie grozi. No chyba, że Keriandru. Z jakich bagien? Martwych bagien. Mhm. No nie grozi nam. Ja chyba zrobię, wiesz co? Nie. Lecimy nami na Smorgul. Stary, chciałbym ci przypomnieć, że posiłki dla szarku są na martwych bagnach. Wiesz co tu się kurwa będzie działo, jak oni tutaj, jak mi to tutaj zrobi? Jeszcze Aragorn mi się tu wpierdala. A ty na Autorisolwie sobie nie poradzisz z Minas Morgul? No kurwa, nie wydaje mi się. A dobra, chuj z tym. Wysyłam ci Felbista. No bo... A bo dobra. Czekaj, a Felbis... Nie, Felbis może nie zrecić. Wybory przeznaczenia, dobra, trolla na razie cofam. Dobra, to Felbis niech na razie może tu zostanie w takim razie. Na chuj. Na tym... To czekaj, gdzie mam wysłać szarku ostatecznie? Kurwa, nie wiem. Dobra, wysyłam ci Felbis. Dobra, Szarku i Felbis lecą na Mina Smorgul, ja zajmuję Kajrandros. Czyli Szarku na Kajrandros. A jak chcesz wsparcie dla Szarku, to wyślij je pod Czarną Bramę. Tylko może zostawię ten batalionik. A dobra. No to Aizena zostawię tutaj. A cała reszta niech idzie. Nie tak. Dobra, to Aizen zostaje w takim razie. Mhm. To weź przesuń ten batalionik z martwych bagien na Czarną Bramę, bo jeżeli zaatakują jakimś cudem na martwych bagna, to i tak nie będzie autorizoru, bo masz fortecę. No dobra. No i my tymi siłami będziemy się tak przesuwać. No. A w Mordorze niech trwa rekrutacja. No, trwa, cześć, będzie gotowy. Na następną turę będę mieć gotowego... No dobra. Co ma Teoden? A, no grubo. Dosyć sporo. A, no generalnie berserka mogę tu jeszcze jednego dowalić. Dobra, wobec tego środek. Co robimy środkiem? Czekaj chwilę, bo tutaj zauważyłem błąd taktyczny i mamy niechronione wrota Rohanu, na które Boromir może się pokusić. Jakie wrota Rohanu? Rohan. No to standardowo. Czekaj. Możemy się cofnąć. To wiesz co, ten... A nie, nie możemy też tak zrobić. Fuck. To możemy się cofnąć z powrotem na wrota. Nie. Generalnie wypadałoby już ten pas tak zabezpieczyć ładnie. Ja bym się na Isengard pokusił. No to oddeleguj jeszcze, to w takim razie oddeleguj jeszcze jeden oddział. Zostaw tam oddziałik w Rohanie i będzie jakieś tam zabezpieczenie. W sumie tylko Boromir może nas zaatakować, to jeden wystarczy. Mam pewną propozycję. A? Zaatakować Aragorna w Enedwed. Zostawimy wtedy Rohan niechroniony. Już jest niechroniony. No to co z tego, nie musimy przecież ich wszystkich ciągle zajmować. A jeśli Na razie skupiamy się na tym, żeby rozbić siły, bo mają tego od groma. No zatem jeśli zaatakują Gondor, możemy mieć trochę niefajnie. Czekaj chwilę, bo mam jakiś bug. Dziękuję. Dobra, ale ja zapisuję i na dzisiaj wystarczy, bo już nerwowo się zaczyna robić. To czekaj, jeszcze chwilę, czekaj. Jeszcze tu rzeźnia. No, dodaj znać. Już? No już. Albo nie, czekaj. Bo jeszcze może... A chuj z tym już. Potem to dobra. To wychodzimy. Chodzę. Kurwa, ja pierdolę. Dobra, i to by było na dzisiaj na tyle w tej nadzwyczajnie długiej sesji. Gdzie trzy odcinki to pewnie będzie Gondor, ale cóż.
No będzie 3 odcinki. No. Dobra, no to tak więc mówił Marshall. Mówił Drakon. Na razie. Cześć.